Jaworznianie bardzo polubili włoską pizzę. Najczęściej zamawiają klasyczną pizzę włoską margaritę. Typową, świeża mozzarella, sos pomidorowy, świeża bazylia, oliwa. Ale też często sprzedajemy pizzę typowo mięsne, czyli na której jest szynka włoska, szynka surowa parmańska, szynka gotowana cotto, salami, salami picante i oczywiście pieczarki. To są typowe składniki, które jaworznianie zamawiają na naszych pizzach. Trzymamy się standardów klasycznej włoskiej pizzy, czyli tak, podstawą jest ciasto. U nas ciasto dojrzewa 2 dni. Następna rzecz to piec. Piec opalany drewnem, w którym jest bardzo wysoka temperatura, dlatego typowa włoska pizza wypieka się 90 sekund. Jest to wpływ pieca i temperatury, którą tam uzyskujemy. Piec opalany drewnem bukowym. Drewno bukowe wydaje specyficzny zapach, gdzie ciasto wypiekane w takim piecu przechodzi tymi zapachami. Jest to unikalny jakby zapach ciasta i pizzy. Tego na terenie miasta nigdzie nie zasmakujecie, tylko u nas. Często mamy klientów, którzy do nas przychodzą i pytają się, czy mamy kurczaka, ananasa, kukurydzę, bądź majonez lub ketchup do pizzy. Wtedy niestety mówimy, że nie jesteśmy w stanie zrobić pizzy z takimi składnikami. No i proponujemy, zapraszamy do konkurencji, żeby skorzystali z innych pizzerii w Jaworznie. Każdy klient, który do nas tutaj przyjdzie i pochwali się, że widział ten filmik na jaw.pl, dostanie od nas niespodziankę. Zapraszamy.